Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i dziś widzimy się w grze Inscription. No i tak, jak widzicie, jestem już po pokonaniu prospektora. Stwierdziłem, że właśnie ustąpię wam. Pominę to wszystko, wiecie, co chodzi. Mniejsza z tym zresztą, bo się strasznie plączę. I tak, dziś idziemy z celem może wygrania w końcu. Teraz zobaczymy, jakie karty przy okazji się trafiają. Korps Magoty, Kingfisher i Ringworm. Nie pokazałem do tej pory chyba swojej talii, tak, więc tak się prezentuję. No niestety, jak zapewne pamiętacie, straciliśmy Stingbuga w głupi sposób, więc bierzemy Ringworma. I powiem wam szczerze, nadal jak wygląda w ogóle sytuacja, czy jest coś, co bym mógł poświęcić? No niestety będę musiał. Ale wracając. Teraz się trochę zaplątałem. No więc wracając do tego, co też tutaj teraz udało się. Jeśli kogoś zastanawia, czym brałem Ringworma, odpowiedź jest prosta. Chcę sprawdzić, czy naprawdę moja teoria, że to jest tasiemiec. Może źle to było tylko określone, więc jest prawidłowa. No ale dobra, mniejsza. Musimy coś wybrać na poświęcenie. 4 kości, 1 na 1, nieśmiertelno. Nieśmiertelność fajnie byłoby, wiecie, przekazać, ale trudno. Karaluch był chyba najmniej istotnym elementem. No i tak idziemy na zwykłą bitwę, na kartę i do ogniska. Jej, jedna kość. Chociaż w sumie, czy ta kość w ogóle do czegoś mi jest teraz potrzebna? O, proszę, co ciekawe, mamy Ringworma i mrówkę. A dwie teoretycznie niegroźne rzeczy jak na razie. Dobra. To my zagramy w takim razie, zaczynając od takiej wspaniałej larwy. No i niestety, otrzymamy jedno obrażenie. Kokon. Dwie mrówki, okej, czyli kokon przeżyje. Jak widzicie, też z tą drogą nie użyłem jeszcze tych rzeczy, ale tak teraz to weźmiemy inaczej. Dwie wiewióry. Nie jest to można mądrzejsze, ale tak, tak. Pakrat. Wiem, że... A, nie dostałem kozy za to. Zapomniałem, że właśnie wiewióry użyłem. W takim wypadku to się opłaciło i... Warto by. Ale dobra, mniejsza i mamy... Mothmana. To już na dziadostwo. Raz, dwa... Wygrana. Samego Mothmana mamy wygraną. Jak mi. Dobra, to w takim wypadku chyba nie musimy nic robić. Jeszcze dwa zęby będą do kolekcji. Miałem do tej pory ich 7. Wiecie, takich zapasowych. No, udało się. Udało się, super. No tak, teraz idziemy tutaj, zobaczmy, co my mamy. Znowu jedna z tych takich dziwnych postaci. River Snapper i Corpse Magots. Niech opcji chyba wezmę Korps Magoty. Nie są najlepsze, ale wiecie, zawsze szanse darmowe zagranie. Czemu by nie? No i tak, ponownie, tak, tak, tak. I co to chcę sprawdzić, po prostu naprawdę, bo to jest moja teoria, że to jest tasiemiec. I jeśli będę po prostu, wiecie, tutaj dam tasiemca, to ostatecznie nie przez to, nie wiem. Nie wiem co. Pewnie to jest... niepotrzebne i tak dalej, ale zaryzykujmy i... A, okej, niestety straciliśmy Ringworma. A, czyli nie. Myślałem, że wiecie, albo nie będą chcieli, bo to jest tasiemiec, albo coś, ale... No nie ma, trudno. No to pozbyliśmy się przynajmniej karty, która by nam była częściowo zbędna. Ej. I tak, cześć, cześć, cześć. Mamy Boba. Bob jest bardzo dobrą kartą. Patrzcie, znowu ten sam atak. Dobra, Bob był 3 na 5 z blokowaniem wszystkiego. Więc tak, to tutaj. A, Bob niech pójdzie tu. Wiecie, to nie ma większego znaczenia. Ale tak, bijemy. No i lada moment wygrana. Pozy nie potrzebujemy. Gra w sumie. Nie widzę, wystawiam tą wiewiórę. Dobra, nie, wiecie co, nie ma co wystawiać. Taka prawda. A chwila. Bob mi tu zginie.
No jaka głupota. Dobra, czyli jeśli chcemy wygrać, to muszę jakoś mądrzej rozegrać. Bo co najmądrzej będzie w ten sposób, na razie. I oczywiście, od razu tam wskakuje kolejna mrówka. Głupie. No ale cóż. Dobra, da nam tu jeden zombie, jeszcze wygramy, więc tak, można w ten sposób chyba zostawić. Całe szczęście się udało, dobra. To trapper. No i znowu ognisko, tylko tym razem już głupot nie będę robił. Tak, 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 nie znajdzie lepszych kur, typowo. Jedna, mamy dziesiątkę, to bierzemy od razu to. Do widzenia. I teraz... jeśli nie będzie teraz życie i tak i... Okej? Okay. Wiecie co, chyba jednak to siemiec zadziałał, tak jak miał zadziałać. Czy to jednak był to siemiec? Jej, ale dobra. Napotkałeś pozostałości małej osady. Bez żywej duszy. To musiało być przez coś, co oni zjedli. Czyli jednak się udało. Okej, okay, tutaj ciężko wytłumaczyć, ale chyba chodzi o to, że ogień dalej był, mimo ich nieobecności. Aż chcę coś sprawdzić. Okej, okay, czyli... mogłem sobie ulepszać ile chcę. Wow, to było fajne. A nie, tam nie idziemy, tam nie chcę do grzybków, nie lubię grzybków. Fajne. Dobra, czyli zawsze trzeba brać ringworma. Nauczkę na przeszłość. Mógłbym jego ulepszyć. A nie tamtego, ale okej, już trudno się mówi. Kojot? Czy kojot? Nie, kojot z tołta nie pokona. To idealnie. Idealnie. Po prostu idealne rozdanie. Tutaj możemy spokojnie stołta, który przeżyje starcie z kojotem. Tutaj Boba, który przeżyje i zablokuje wróbla. Aha, jeszcze tutaj przyjmie. O. Chyba wygraliśmy już dzięki temu. Mylę się czy... Nie mylę się. Bo ma zębami przewagi, więc... nie. Może być. Nawet najmniejsza przewaga, wiecie, taka jednego zęba jest już super. Teraz do grzybów, jak mówiłem, nie chcę iść, więc idziemy, no, gdzie indziej. Sking, River Snapper, Wolf Cup. Wolf Cup jest lepszy, wiecie, chociaż to, że powoli ewoluuje. Ale tak, teraz poświęcenie. I co możemy poświęcić? Takie rzeczy. O. Gdyby taki korps Magota poświęcić. Nie, to jest głupie. Ze wszystkich rzeczy to chyba najbardziej by się płaciło wroga na coś mocniejszego. No w sumie, dobra, czemu nie? To jest dosłownie takie, wzmacniamy jego, dając mu to, co miał Bullfrog. No i usuwamy Bullfroga, przez co teoretycznie mamy mniej kart. Co, powiem wam szczerze, w wielu sytuacjach jest dobrym wyborem. Bo jak mi się zadrżą talie, to potem są problemy i tak. Dmuch nie mamy, dostajemy większego dyma. No. Rybak, nie trzeba nic chyba dodawać. Jesteśmy tym razem bardzo gotowi. Mamy i tego, i nożyka na wszelki wielki, i tutaj kozy, i haka. No, mamy wszystko, co jest potrzebne, żeby to wygrać. Najlepsze rozdanie na początek, jakie mogło być po prostu chyba. Tak. Tak, definitywnie tak. Patrzcie, bo to jest naprawdę najlepsze rozdanie, jakie mogłem zrobić. Aha. Co? Teraz tak, weźmiemy wiewiórę, żebym ukradł w następnej rundzie. Byleby Strange, larwa i tak dalej, to wszystko po prostu przeżyło. I wiecie co? W ten sposób mamy już gwarancję wygranej. Bo Mothman po prostu... nie zaatakuje wiadra, po prostu nie wywoła swojego tego. A co za tym idzie? Nie będzie ryby, która go pokona. A póki co, dmuch, tak, ura.
Idź łowić, tak, oczywiście. Nieważne co weźmiemy. Tutaj niestety ryba wyskoczy, idź łowić, tak. A tutaj, boom, za 7. Dwa ząbki do kolekcji, dziękuję bardzo. Muszę wam przyznać, Strange Larva to chyba jest mój ulubiony teraz stworzeń. Jeszcze nie zginiesz. Jej, nie zginiemy. Jeszcze. Tak, wybierz jedną z tych. O, i co tu mamy? Long Elk, Nope, Mantis God i Ouroboros. Swoją drogą, chwila, Ouroboros 2 na 2. Ja wiesz, że było mówiono, że on będzie się wzmacniał po każdej śmierci, ale to myślałem, że to będzie podczas tego podejścia, nie? Dobra, był na jednej z 2 na 2, biorę Ouroborosa. Fajnie, gdyby był tańszy, wiecie, ale okej. Okay. I tak jest dobrze. Pomyślmy tak, linia śniegu. Kolejne miejsce, w którym będę mógł ginąć. Ognisko. Ciekawe, czy tutaj też będą, wiecie, darmowe? Czy już może nie? Albo pizzo testy? Też z kości? Nope. Test krwi, oczywiście. A kin, nie jestem pewien, ale dobra, test krwi. Nope, nope i maski uratowały sytuację. Corpse Maggot, nope. Ringworm. nie ringworm, nie. Pronghorn, weźmiemy. Ma piękną zdolność, wiecie, za 2 dostajemy 3, więc tak, opłacalne. Teraz tam możemy chyba wymienić skóry, ale z drugiej strony... To możemy totem jakieś aktywować, no jak widać, mam jeszcze totemu żadnego. Totem chyba jest lepszy niż wymiana skóry na dodatkowe rzeczy, które mogą zapchać talię. Kolejne ognisko. Okej. Teraz tak, on już jest super potężny, to teraz pora naszego tego stołta poulepszać, który teraz nazywa się Nope, Nope, Nope. 1 na 11. Au. Nie sądziłem, że moja teoria z tasiemcem naprawdę okaże się prawidłowa. Jestem z siebie dumny. A, dobra. Tym razem rozdanie nie jest najlepsze. Tak, mam tutaj dwa ptaki, które są bardzo irytujące. Albo wilka, który... Jak wyrośnie, to też będzie irytujący. Kiepskie. Bardzo kiepskie. Ptaków się nie pozbędziemy od razu. Ale z drugiej strony stołt będzie mógł blokować ptaka. Dobra. Zagram to w ten sposób. Zawsze będzie delikatne blokowanie obrażeń. Mamy niczego, ale zaraz zrobię w ten sposób. Okej. Na razie zostawię jak jest. Lecimy dużo. Ale... ja nie myślę. No, przegrywamy. Jak rozczarowujące. Zresztą chyba nie mogłem za bardzo zrobić z tym wszystkim. Aha, no wydaje się, że nie. Okej, okay, teraz kolejny test. 4 ataku, 4 krwi albo 2 kin. O, nie chcę kolejnej karty, więc 2 kin. Powinno się nie udać. Okej. Okay. Prawda, wiem, że dostaje się, wiecie, ulepszone stworki, ale no, to będąc 4 naprawdę mi nie zależy na tym. Okej, okay, tak, woodcarver. Latające wiewióry, wiewióry dające duże kości. Teraz możemy zbierać coś za kości, tak po prostu. Za każdą wiewiórę dostajemy ich mnóstwo. Super. Tak. Walka, potem karta, albo trapper. Pójdziemy do trappera, rzecz jasna. Bo mamy 5 zębów, co da nam coś. To jest dobra w sumie zapychanie skórami. Też nie jest dobrym wyborem. Ale tak, carry on. Tak, porcupine, raven egg. Zaczniemy od ustawienia go na linii Raven Egga. Na linii Porcupina nie ma co stawiać. Więc tutaj korps Magoty, żeby wiecie, chociaż cokolwiek było. Tak, wiewióra, bo czemu nie? Zablokuję jeszcze jeden punkt obrażeń. No. Będzie w miarę okej. I potencjalnie teraz wygramy. Nie ma znaczenia co wezmę. Niestety dodatkowego zęba nie będzie, ale...
A nie, jest jeden dodatkowy ząb. Dobra, mamy szóstkę teraz. Jak miło. Ale tak, idziemy tutaj. Bo jednak wolę już nawet te skóry. Są darmowe, to zawsze mogę jakoś zarzucić je chyba do blokowania. Na wszelki wielki, a tam mamy kartę, która po prostu będzie coś kosztować. To może zepsuć tanie. Ale dobra, teraz poświęcenie. I znowu musimy coś poświęcić. Nie wiem, czy można. Zaryzykuję. Okej. Okay. Zaoferowałeś skórę Lordowi Kości. Aha. Nie był zadowolony, nic nie dostaniesz w nagrodę. Trochę szkoda, ale tak. Ciężka walka i dobierz kartę w zamian za ognisko. Dobra, w ostateczności zawsze mamy jeszcze oko. I harpun, i kozę. A ogniska teraz są naprawdę super. Okej, kruki będą oddawać. Dobra. Okej. Gret i turki vulture. A tak, więc w takim wypadku jak to rozegrać? To niech będzie tutaj. Nie ma tu wymagania. Larwa. Tak. I tutaj Bob. Wiecie, Bob jest taki piękny, że on się tym zajmie bez problemu. Atakuje wystarczająco długo, żeby to przeżyć. A Strange Larwa, czy jakkolwiek inaczej to nazwać, już zajmie się resztą. Dobra. Tutaj wiewióra. Następnie będzie spróbujemy coś dobrać może. No. Jeśli nie dostaniemy czegoś za jeden, to trudno. Ouroboros. Fajnie by było go zagrać, żeby on zginął i się wzmocnił, ale trudno. Nie ma szans, to po prostu boom z Mothmana za miliony zębów. Jej. Dało się to teraz koszt krwi. W ogóle, patrzę, tam chyba już jest bossu. A 1, 2, 3. Jak wygląda talia? W sumie mamy kozę w zapasie, mamy tego pronghorna. No, zaryzykujmy, weźmy trójkę. Grizzly. 4 na 6, potężne. Dobra. Może być. I znowu życie? Gdzie co to jest takie zaskakujące, że ciągle życie? Ale tak, co by ty wzmocnić szczerze? Boba. Bob po prostu zawsze jest możliwy do zagrania po pierwszej turze. Więc jak będzie miał dużo życia, to przetrwa wszystko chyba. Nie, dobra, idziemy. Ale wiecie, co to oznacza? Nie zauważyłem moich głupich skór! Okej. Okay. Mężczyzna stanął przed tobą. Mężczyzna, którego rozpoznałeś natychmiastowo. To był Trapper. Serio? Chciałbyś sprawdzić jego towary, ale on cię zatrzymał. Wybacz, ale dzisiaj ty będziesz... dostawał moich skór. W ogóle, słyszycie co? Niezły topdek. Ciągle. A co to jest? Mighty Leap. Nie to, to jest drugi znaczek. A, chwila. Miałem to. Steel Trap. Okej. Okay. Okej, okay, czyli jak to coś zginie, to mój stwór też ginie. Masakra. Ale dostaję skórę. W wypadku tych wytrzymałych muszę trzymać na kiedy indziej. Ale ja nic innego nie mam. Wiecie co, poczekamy. Poczekamy na dobranie pozostałych rzeczy. I prawie to przegrywam. Pakrat. Chciałbym kozę poświęcić dla Pakrata. Ale dobra, niech i tak będzie. A, koza wymaga jednego sacrifice'a. Thank you.
No i teraz tak. Jestem może najlepszy, ale pakrat. Idziesz tutaj. Frozen opossum. Pakrat, uratowałeś mnie. I dwóch potrzeba do przegrania. Nie lubię tak balansować na krawędzi. Będę tylko może żałował, ale... bierzemy oko, żeby na pewno tutaj nie zginąć. Kiepsko będzie, wiecie, się walczyło tak teraz na pół ślepo, ale no, musimy. I... co? Po zniszczeniu tego czegoś tam... wyskakuje wtedy... to? Bredne. No wiecie, że to będzie spokój, a... to takie nope, jednak nie. No cóż. W przypadku... chyba ma wyjść, będę musiał po prostu być. Stał tutaj pozostałych. To jest ważniejsze, stołt czy Bob? Aha, Bob jest lepszy. Dobra. Poświęcamy stołta. No niestety, trzeba to trzeba. dobra, okej. Okay. Dobieranie, dobiorę jakąś kartę tutaj. Teraz tak, Boba możemy spokojnie zarzucić. Tam nie trzeba się niczym przejmować, tutaj pułapka, okej. Okay. Okej. Okay. Dobieramy. Pronghorn, dobra. Jeśli będziemy mogli Grizzly'ego zdobyć, to już mamy jak go łatwo zagrać. Wybacz, Stout. Tak mi przykro. No i wilk, który... Ader? Ja dobrze widziałem, tam Adera mają. Grizzly, dobra. Mogę się pozbyć dwóch, żeby co? Co? Skoro ma Adera, to musimy zarzucić to w ten sposób. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby utracić Boba od zwykłego Adera. Ale wiecie co? Już przyznać jedno, że to muzyka jest super tutaj. Wiecie, czy damy radę? Ugramy to. Teraz wezmę to, tak, w ten sposób wezmę i patrz, teraz będę mógł poświęcić opossa i wiewiórę na pronghorna, a z niego zrobić Grizzly'ego, dobra. Teraz spokojnie, nie ekscytuj się Gwiezdny Klucz, to dopiero pierwsza faza. Jeszcze druga część. Zobaczymy, jakiego on będzie miał trika. Paniałe skóry, ale cykl musi się kontynuować. Co? Pohandlujmy. Że co? Potężne karty. Zaakceptuję tylko najlepsze skóry w zamian za nie. Halo, że co? Ja bo muszę chyba rozjaśnić sobie ekran. To jest. Nie mogę rozjaśnić? Okej, okay, dobra, udało się. A wiecie co? Nie jestem pewien do końca co, gdzie, jak, ale... okej, okay, teraz mnie przekonali. Przehandluj co możesz, ale wiedz co, reszta zostanie ze mną i będzie walczyć z tobą. Dobra, to wiecie co, jedną potężną kartę możemy jej zostawić i ją wtedy ukraść. Tylko... dobra, przehandlujmy może za te najtańsze. Chociaż nie wszystko są trzy. A weźmiemy te i mamy jeszcze jakąś skórę? Mamy jeszcze skórę. Śmierdzący ptak, kulczasty ptak, śmierdzący ptak, dobra. Ja bym wybrał inaczej. Dobra. Takie to jest wyzwanie. Mam tego teraz dużo. A
wiecie co, to nie jest aż tak źle. My to możemy ugrać jeszcze. Dobra, to teraz dodatkowa wiewióra. Bob pokona Elka? Nie, nie pokona go. Kronkhorn będzie przeszkadzał trochę, ale nie jest groźny. Właśnie, w sumie, patrzcie, pozbyłem się tutaj tego. Hej, ale tak. Full focus, musimy się skupić, przemyśleć co, jak, gdzie, kiedy. Mimo tego, że mój oryginalny plan. Opos i coś na Pronghorna. Teraz co wystawić z tego Pronghorna. Tutaj będą przychodzić obrażenia, więc musiało być coś, co blokuje. Tak, zrobimy w ten sposób. Mamy Grizzly'ego, który będzie blokował. Dyń. Okej, okay. Nawet nie musi blokować, ale no, świetnie się udało. Dobrze. Robimy więcej tego. Tak, ale chyba nawet nie będzie potrzebny. Dobra, to w takim razie wiewióra. Wiewióra. Ja mogę zagrać tylko Ravena, więc... Zagrywam Ravena. Dzyń. Nie, wiecie co? Chyba mi się przywarciło i to tak ostro. Z tego co widzę, to... My to możemy ugrać. I w ogóle kości się jak przesypują. Dobra. Wow. Nie spodziewałem się, że wiecie, że to się uda, ale się udało. Rozpalmy to ponownie. Tak. Mam achievement face to face. Może jakiś z tych oczu, nie oczu, tylko karty. Molmen, Pakrat i Amalgam. O, okej, okay, nie, biorę Molmena z tych trzech. Z tego co zrozumiałem, tamten był wszystkim. A, nowe oko, okej. Okay. Standardowo biorę to, bo wydaje mi się, że to ono to ma jakieś sekrety większe. Jej, znowu widzimy normalnie. No i udało się. Z enigmatycznym traperem i handlarką, teraz wykrwawiających się w śniegu, ty dałeś, czy parłeś dalej. Widziałeś światło w dystansie, przynajmniej niedaleko. Koniec jest bliski. Daj chwilę. E? Co? Czekajcie, co ja nie rozumiem, to jest jakiś dom? Mniejsza. Chodźmy tutaj, mamy chyba jeszcze jakieś skóry, to może wymienimy na coś lepszego. A, placówka handlarki była opuszczona. A jednak, jako znak respektu, wziąłeś tylko to, na co cię stać. Mam tutaj coś dobrego, co się może przydać. A, kozę szczerze bym wziął na stałe. Ej, czy jest coś dobrego, tak szczerze? River Otter. Taki River Otter. Czy to jest opłacalne? Nigdy się go nie pozbędę, nie. Tutaj, ani to, bo zawsze za jedną krew mogę znowu trzy. Teraz... Góra Julii. Mamy jak go zdobyć, więc tak. Idziemy dalej. Boję... Oczy skupiły się na niewielkiej kabinie. Jej ciepłe światło było dosłownie latarnią stojącą naprzeciwko ciemności nocy. Zdecydowanie co ta kabina zwiastowała koniec swoich testów. Halo, co tu się dzieje? Hej, co jest? Okej. Kilka kroków przed tą dziwną kabiną została ci przedstawiona okazja. Nie daję swoich bunów, czyli błogosławieństw, albo jakichś takich wzmocnień byle podróżnemu. Jeśli przejdziesz moje testy, będziesz bardzo dobrze wynagrodzony. Test pierścienia.
Jeśli masz pierścień, automatycznie zaliczasz. Aha. Okej. Okay. Test wodnych stworzeń. Jedna z tych kart, które dobierzemy, musi mieć znak wodny. Albo jedna z trzech kart musi być rzadką kartą. Wiecie co? Chwila, 11? Co? Chociaż wszystkie 11. Zegar 11. Okej, okay, zapamiętam to sobie. Mogę zobaczyć swoją talię? Kurczę, nie możemy. To niech będzie co? Nie, nie, jest, jest rzadka. Jest rzadka. Szczurek nas uratował. Sukces. Mam ci jeden z moich najpotężniejszych błogosławieństw. Aha. Karty, które znacznie... zmieniałem grę. Częściowanie gry. I nawet nie musisz ich dobrać. Błogosławieństwo lasu. Zaczynasz rozgrywkę z Grand Firsami, czyli tymi drzewami na każdym z twoich miejsc. Okej. Okay. Dobierasz dwa razy na początku twojej tury, albo... Błogosławieństwo Sroczego Oka. Możesz wybrać kartę, którą chcesz dobrać. Okej. Okay. Powtórzmy to jeszcze raz. Okej. Okay. Okej, okay, to musi być teraz ten znaczek. Latanie. A tutaj... Peltkart. Pelta nie mam. No nie jestem pewien, czy mam jakikolwiek z tych dwóch. Zaraz zakupimy z tym. Mamy to, pronghorn, no tak. Jezu, jakiego mam farta. Błogosławieństwo koziej krwi. Zaczynamy rozgrywkę z kozą, super. Podwójne dobieranie albo las. Podwójne dobieranie. Kurczę, nie. Jezu. Nawet nie wiecie, jak się ekscytuję. Udało ci się zdobyć oba moje błogosławieństwa. Rzadko to mówię, ale jestem pod wrażeniem. Byłeś godnym przeciwnikiem. Ale niestety, niebawem muszę doprowadzić cię do śmierci. Kurczę, nie. To jest... Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. To jest takie... Wow. Wow. Bardzo wow, nawet. Aha! Czy to jakiś leśny dziadek? Nie, dosłownie, to ten gościu wygląda jak jakiś leśny dziadek. Zajęło ci to dosyć... trochę. Ale tak, nie mogę się doczekać kolejnej gry. Jesteś gotowy, by zagrać? Okej. Okay. Mam nadzieję, że jesteś równie przygotowany. Oczywiście, bo jakby inaczej. Pan ma dwa życia i mam jedno. Może jedna więcej, żeby na pewno być pewnym. Cheater. Wy to słyszycie, prawda? Ta muzyka, yeah. Wow. Patrz, tutaj maski mu latają. Brajuli na start, fajnie byłoby. Tak, nie mam jak. Amalgam i Molman. Dobra, Molman będzie blokował. Na szczęście tylko tyle. Wow, dobre. W sumie. Brajuliego nie zagramy od razu, niestety. Ale w drugiej rundzie już będziemy mogli go zarzucić. Tak. Wiewiórkę też? Znaczy, czemu nie? I zrobimy to tak w sumie. Żeby jak najbardziej wymęczyć tego tutaj gościa. Okej. Prospektor? Jak działa maska prospektora? On został się z prospektorem, z tego co widziałem. Okej. Okay. Mieliśmy Juliego zagrać, tak? Więc... co musimy dobrać? Czarną kozę.
I tak, teraz co jeszcze tutaj? Czarna koza sama nie, nie, nam tego nie ugra. Wiewióra? W sumie tak, w ten sposób dużo dym jeszcze będzie mógł przetrzymać. Dobra, zaryzykujmy. Nie, to było potrzebne, żebyśmy to mogli, tak. Jak tak teraz myślę. Nie ma znaczenia, gdzie damy czarną kozę. Teraz tak, to i to na ura Juliego. Dajmy go tutaj, bo patrz, to jest Moleman. Wredny, okropny. I tak, jeszcze Amalgama na wszelki wielki bierzemy. Wiecie, teraz boję się o każdy ruch, więc wolę mieć wszystko po swojej stronie. Czemu on ma te... A dobra, on jest wszystkim, zapomniałem. Ale tak, i teraz tak. Ura Julii ubije Molmana. I nam uderzą. I tak. Co za dziad? Co za dziad? Halo, gdzie tu sprawiedliwość? Cheater zły, niedobry. Ale dobra, a mamy srocze oko. Teraz tak. Zdecydowanie Ouroboros się przyda. Wiecie, musimy go przygotować na taką sytuację. I co prawda nie mamy go zagrać. Ale tak, weźmy jeszcze Boba. Bob po prostu przetrzyma te ataki na tyle, na ile będzie mógł. A proszę, bierz sobie złoto. Częstuj się złotem. Tak, częstuj się. Dobra, teraz dwie wiewióry. Idealnie. A jednak jeszcze nic nie zagrywamy. Bo chcemy, żeby to ukradł. Aha. A, dobrze sobie poradziłeś z atakiem rzadkich stworzeń. Ale dopiero... Prawdziwe wyzwanie dopiero nadciąga. Cieniste figury pojawiły się przed tobą. W oczach błyszczało rozpoznanie kinshipu, czy takiego krewieństwa, czy takiego. Ale przekolorowane winą. Oni cię zdradzali. Ach, tego jednego pamiętam dokładnie. Co? Teraz chwila! Co? Nie teraz, kot. Kot nie teraz. Wybaczcie, ale tak, kot mi wskoczył oczywiście przed ekran. Okej, czyli... O, musimy tutaj... Teraz będziemy walczyć z devkartami. To są też te wszystkie takie niezrozumiałe przeze mnie wcześniej. Ach, no dobra. W przypadku co możemy zrobić? A, tak, dobieranie jeszcze raz? A zobaczmy w takim razie, co my tu mamy. Orbus Magoty mogłoby się przydać. Wiecie, bo coś im na pewno zginie. I teraz... Mamy wiewiór na Ouroborosa, ale wezmę kolejne wiewióry na wszelki wielki. I tak, mój cel teraz jest prosty. Skoro mam taką ciężką bitwę... Cholera, nie. Zapomniałem o tym. No ale wracając. Dobra, przeczekam w takim wypadku, niech kradnie wiewióra. Ale wracając, Dobra, cię chciał, kontynuując. Jest, kot znowu wrócił. Oj, dobra. Na spokojnie, skupmy się teraz na konkretach. Muszę się przydać, ale tak. Skoro jest sytuacja taka, nie inna. Ja bym po prostu, wiecie, zrzucić Ouroborosa i spróbować, żeby on poginął trochę. Korps Magoty niestety tutaj wlazły. Nie jest to może najlepsze, ale tak... Możecie się zdziwić, ale postawię tu Ouroborosa. Wiem, że on zginie. Okej, okay, to było dziwne, ale tak... Mówiąc szczerze, chcę, żeby zginął. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu chcę sobie powzmacniać Ouroborosa. I teraz tak.
Nie wiem, o co chodzi. Ty... Halo! Czemu tam jest Bob? No nie per. Tak mnie zdradzać, Bob? No wstydziłbyś się. I tak, Ouroboros jest 3x3. A tutaj nie musimy się aż tak przejmować. W końcu a to coś jest, jak to się nazywa? 1x1. Czymś to ubijemy później. Ale póki co tak. Ouroborosa znowu, czy może to coś, nie? Ouroborosa musimy. Mamy jakieś dobre karty jeszcze tam u siebie? Nie, już dobraliśmy wszystko, co mogliśmy. Nie wiem, czy tato przynajmniej nie zabije od razu. Tak też może być, wiecie, nagle zmiana reguł. Więc tak, zaryzykujemy to w inny sposób. Zagramy 3 wiewióry. Tak, jedno, a na wszelki wypadek dajemy tutaj tą mackę, która ma... Chyba siłę ataku taką, jaką... Ile mam kart w ręku? Chyba, że nie będzie za mocna, ale tak. Ouroborosa dajemy tam i... Ej, walczmy dalej. Wolfbelt. A, okej, okay, tak, tak. Przehandluj, ale wiedz, że pozostali będą walczyć ze mną. To sobie wezmę. I ratlerek, moim zdaniem, dobry wybór. Najgorzej. Wiecie co, to jest najgorzej dla mnie i dla niego też. Dobra, wiewióra. A czy potrzebuje czegoś więcej? Nie, my to wygramy bez problemu. To bierzemy wiewióry na później. Tak, mamy teraz Rattlera, Grizzly'ego, no... Mamy wszystko, co jest potrzebne, żeby to ugrać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze ostateczne starcie teraz. Ten cholerny księżyc. Jest dramatycznie, tak. Ale nie daje żadnej wartości do mojej planszy. Tak mi zastanawia. Co? Czekajcie, co? Teraz to jest wartość. Czekajcie, czy on księżyc na planszy wystawił? Tak, on wystawił księżyc. Cholera, możemy tego nie ugrać. Patrz, mam za mało kart w sumie. Ale tak. Teraz z tego co widzę, potrzebujemy kart, które biją na wiele płaszczyzn, żeby to ugrać. Chociaż może się uda, jeśli Ouroborosa będziemy mieć. Teraz trzeba ostrożnie po prostu grać. By Ouroboros miał za co wracać. Jeszcze jedna karta. No tak. Akurat. Niech będzie. To jest tak, mógłbym poświęcić Ouroborosa. Wstawić jakąś kartę za jeden, jeśli mam. Nie, nie mam jedynek. Dobra, to Rattler. Wiecie co, będziemy... Wydaje mi się, że będziemy musieli po prostu dosłownie robić tak, że zagrając jakieś inne karty, będziemy musieli Ouroborosa poświęcać, żeby je wystawiać. A potem Ouroborosa zagrywać ponownie i tak próbować w ten sposób jak najwięcej. No, to chyba będzie najlepsza decyzja. A, teraz tak. On... Dobra. Jego też weźmiemy, bo nie wytrzymał dosyć. Okej, okay. Jego. Teraz tak. Pronghorna możemy... Za Pronghorna możemy trójeczkę wyrzucić, czyli... czyli tak. A nie, Pronghorn bije na dwa pola. Jego trzeba będzie przetrzymać najdłużej, jak się da. Dopiero jak będzie mu jedno życie, to wiecie, wtedy go wymienić. To tak. Chociaż on bije tylko za dwa. Nie jest aż taki dobry. Jak mówiłem, Ouroborosa poświęcamy. Pronghorn niech idzie tutaj. A nie, jest to może najlepsze, ale tak. Grizzly. Teraz tak, potrzebujemy dwóch poświęceń na Ouroborosa. Już nie jestem w stanie teraz zapewnić. Średnio, więc... Okej. Okay. Powiedzmy, że tak.
Tylko, że nie jestem w stanie tego zapewnić, to zarzucimy chociaż jego jeszcze. No jak mówiłem, to może być nasz koniec tylko dlatego, że nie mam za bardzo... jak to nazwać? Rzeczy. Mam dobre karty. Nieważne co tu biorę, ważne żebym po prostu wziął. Będę coś zagrywał. Nie, jeszcze nie ma po co zagrywać. Aha, okej, dobra, bo dziwi mnie, że nie dostaje zębów, ale widać, że on nie atakuje. Na polach, na których nie ma stworów, chyba że nie ma żadnych stworów, to dopiero wtedy mnie atakuje. To jest takie... O, ryzykowne, ale dobra. A, okej. Wiecie co, chyba to mamy. Naprawdę zniszczyłeś księżyc. Wydaje mi się, że wszystko co pozostało to wykończyć mnie. No dalej. Przeszliśmy inscription. Wow, ja nie wierzę, ale... Enduring victory, achievement, yay. Oh my, did I just... I think I just beat him. Halo, co jest? Co? Halo, co to było? W sensie, okej, na początku było takie... No, oh, let's see what's inside, coś takiego gadał tam, wiecie, tam za pierwszym razem całkowicie, a teraz nagle coś takiego? Co? Wiecie co, ja muszę wam szczerze powiedzieć, że totalnie nie ogarniam, co tu się dzieje. Ale dobra, odcinek już długo trwa, ale zobaczmy może, co coś jeszcze dzieje. Okay. Hey there, card gamers. I'm the Lucky Carter, and this is another pack opening video. Today, I am opening Catch Monsters packs and digging for that epic shiny Transcendog! And here I'll add some crazy VFX with lightning bolts or something. Okay, ladies and gentlemen, I am about to open my first pack. Feeling good about this one. Feeling real good. Ooh, what do we got here? Okay, and our first rare is a Birchkin. Not exactly a viable competitive card, but hey, it's a pretty one. All right, next pack. Feeling even better. To to jest jakieś takie otwieranie Pokemonów, czy co? Bo w sumie tak, tak trochę jak te karty Pokemon, chyba. I mean, they're so smooth. Not sure what they're doing down there at the card factory, but these are feeling good in my hands. Okay, let's see what we got here. Some jank cards, maybe a few additions to my draft cube, we'll see. And our rare for this pack is Bandog. Not exactly riveting so far, but we have many packs to go. Next pack, here we come! Just cut out this part. Okay. Nie wiem szczerze, co o tym myśleć, ale zobaczmy hey po prostu there, to, co jest. Gamers, I'm the Lucky Carter, and this is a vintage pack opening video. Today I'm opening a few super rare old packs I snagged at a garage sale. I've got four packs of Inscription. Czekajcie, Inscription? Deal I got on these. Now, not all of you will even remember this game. I'm barely old enough to have seen these going around in my childhood. For whatever reason, they only did one set of these cards and then stopped printing them. There's not a huge market for them anymore, but at the rate I got them for, there's not really much to lose. That being said, a foil Mantis God goes for a couple hundred bucks, so. Okay, wiecie, nie rozumiem, czym to są karty takie fizyczne tego. W ogóle to, really kiedyś coś takiego istniało, czy nie? Definitely stands the test of time. Okej. No, art muszę przyznać, bardzo ładny. And our rare for this pack is... Blue Mage! Blue Mage? But not going to be worth very much. Okej, ale Blue Mage? Przecież nie było żadnych Blue Mage'ów tutaj, ani nic tego typu.
były w sumie same zwierzęta i te karty śmierci. This pack has been opened and resealed. Hope no one snuck the rare out of it. That would suck. Come on, people, honestly. Who opens and reseals a pack? Yeah. There's a set of coordinates on this card. Looks like they were drawn on with a pen. 49 degrees north, 123 degrees west. I think I'd have to check, but I think that's pretty nearby. Dobra, jak na razie muszę wam powiedzieć szczerze, nie rozumiem, co tu się dzieje, ale niech będzie. No, poza tym, że Inscription to była karcianka i są jeszcze jakieś karty, których nie widzieliśmy do tej pory. No, no widać, piękna łopata. W ogóle to znowu była karta jakiegoś trupka. A trupków też żadnych nie widzieliśmy, chociaż, dobra, nie. Trupki akurat widzieliśmy w sumie. Te devcardy, co takie trupy. No, w sumie. I w sumie nie powinienem gadać, kiedy to się pokazuje, ale... no, i się zepsuło. Error. Piękny. Piękny error po prostu. Zobaczmy w takim razie, co tutaj dalej. That's why you always bring an extra battery, boys and girls. Every time. You gotta come prepared. Key? All right. This is it. And now we dig. No, tak, pięknie kopiesz. No, już ładnie się kopie w Minecrafta, niż tutaj po prostu tak stukać łopatą. I give a 75% chance it's a rock. But only one way to find out. A poza tym, czemu on kopie? To były koordynaty okej. Okay. Ale... Ja bym akurat stwierdził, że trzeba kopać, bo nie rozumiem. Is that... Oh my god, you guys, I can't believe it. There's actually something here. Ale oczywiście wiadomo, wiecie, to było tak spreparowane, tak... Celowo, ale okej. What? Kasetka z Inscription, okej, to się zaczyna być ciekawsze. Swoją drogą, ikoną gry na pasku menu też jest kasetka, więc ciekawa sprawa. Ciekawa, naprawdę. Are you seeing this? I'm a little confused. Właśnie trzęsie swoim drogą i nie najlepiej to wygląda u mnie na monitorze. Mam nadzieję, że u was na nagraniu lepiej, ale tak. Teraz było to, co zostały dwa filmiki. Steamboat Willie. Tutaj mogę wam powiedzieć ciekawą sprawę. Steamboat Willie to jest postać z innej gry twórcy. Tak, nie pamiętam, w której, chyba w The Hex występował, nie jestem pewien, jak w Pony Island, ale w The Hex chyba był momentalnie tam pokazany właśnie tak zwany właśnie Steamboat Willie. Nie pamiętam konkretnie kiedy, jaki segment, ale tak, pamiętam, że był. Wydaje mi się, że w tej grze. Okay, time to figure out what's on this thing.
To był tekst, którym się zaczynała cała rozgrywka, cała gra i w ogóle wszystko. A i inscription, okej. Okay. Hej, patrzcie, to jest zupełnie nasza sytuacja. I tak samo jak my, nie możesz kliknąć new game, tylko od razu continue. No dobra. A ten dalej jest error. No, okej, okay, to... Tak, no, nic więcej nie ma, to okej. Okay. Tak. I w ogóle to wszystko znikło. Okej, okay, dobra. A, nie celebruję zbyt często i rzadko daję prezenty. Ale ty, pretendencie, jesteś tego godzien. Proszę, nie bądź się, polaj to chyba jest jakiś skromny, coś tego typu. Dawaj, dawaj. Czy coś nie tak? Twoja nagroda oczy czeka. Trzy kropki. A, bardzo dobrze. Chodź ze mną. Dań dokładnie tutaj. Nic nie widać, ale dobra, mam nadzieję, że się to naprawi. I tak widać dziadka Mroza tym razem. Czemu sobie dziadka lasa, nie Mroza, ale okej. Okay. Kto ci to dał? Ja, absolutny ignorancie, oddaj to! Czy my zamieniliśmy go w kartę? Tak! Czyli ten jego aparat przemienia istoty żywe w karty? Patrzcie, to są zwłoki chyba wszystkich tych naszych postaci oraz... trochę innych też. Ale dobra. Dobra i co teraz? Co jest, halo? Czy... To jest kompletna ciemność, czy mi się tylko wydaje? Okej, okay, tutaj coś... widać jakieś światło? Chyba? Jest jakaś lampka? Co teraz? Sobie? Nie wiem, może coś się zbugowało. Tak czy jak... Jeśli to jest tyle, to... Na tym zakończymy przygodę. Okej. W końcu przycisk New Game zaczął działać, ale tak. Może to jednak nie jest koniec. Może coś jeszcze będzie, ale dobra, mniejsza z tym. Na razie. Mam ponad prawie godzinę filmu. Dużo się działo. Udało nam się potencjalnie przejść Inscription, przynajmniej tak mi się wydaje. A ten przycisk New Game... Zresztą podejrzewam, że pewnie jest związany z pewną nowością, o której słyszałem, jeśli chodzi o Inscription. Tak zwany tryb Casey Mode, czy tam tryb Roguelite, który pomija tą fabułkę i daje po prostu różne wyzwania. Wiecie, tutaj to wszystko, ale tak. Co dalej, to zobaczymy w następnym epizodzie. A póki co to tyle, jak już mówiłem, mam nadzieję, że wam się podobało. Jesteście tak samo zadowoleni jak ja z tego, że no... Inscription w sumie ukończone. Cała fabułka za nami, wszystko za nami. Jedno co trochę smutne, a zaraz mnie nie widzicie. Że w sumie mam tylko 12 na 40 achievementów. No, ale trudno, dobra. Ja na tym naprawdę kończę, nie będę wam przedłużał zbytnio. Dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.